lustro, rozkład dla wszystkich osób zakochanych z kontaktem lub ze sporadycznym kontaktem lub bez kontaktu, czyli wszystkie formy zakochania, miłości dostaną dzisiaj wróżbę właśnie ode mnie w postaci lustra, co on i co wy myślicie, czujecie i zamierzacie i co was łączy. Witam kochani serdecznie znów na moim kanale w ten piękny, słoneczny weekend lipcowy i zapraszam na wspólny czas i na miłe chwile z oraklem, właśnie z wróżbą Tarota i Lenormanda. Dzisiaj lustro nietypowe, ponieważ postawiłam z tej strony tutaj karty Lenormanda i z tej strony karty Tarota. Po środku, co was łączy, również mieszankę kart Lenormanda i Tarota. Później wyciągnę jeszcze karty oraklu miłosnego i energetycznego oraz karty anielskie jako poradę, wskazówkę dla was kochani moi subskrybenci i moi widzowie, więc zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, do właśnie subskrypcji z dzwoneczkiem, by zostali państwo codziennie zawiadomienia o nowych wróżbach, by spędzali państwo czas na moim kanale. Proszę również o komentarze, czy właśnie to lustro z państwem rezonuje i o wasze historie, które mnie bardzo inspirują. Również o lajki, proszę nie zapominać o lajkach dla wymiany energetycznej. Dziękuję serdecznie i zaczynamy, kochani. Już sobie tutaj wszystko przygotowałam, by oszczędzić czas. Także wszystkie karty już mi wyskoczyły i zobaczmy. Po mojej stronie prawej, to jest moja strona prawa, jesteście wy, czyli osoby pytające. Czy jesteście osobą męską, czy płcią żeńską, to nie ma znaczenia, ponieważ to jest osoba pytająca, czyli energia pytająca. Osoba, która ogląda teraz ten filmik i pyta właśnie o inną osobę, w której jest zakochana, więc to jesteście wy, wszyscy, którzy tu zaglądacie i szukacie odpowiedzi na jakieś ciężkie, skomplikowane, miłosne pytania. Natomiast po mojej stronie lewej, czyli tutaj po tej, nie wiem, czy u was jest pewnie odwrotnie, po tej stronie jest osoba, o którą pytacie, w której jesteście zakochane. Ta osoba, w której jesteście zakochane, wygląda tak. Jeśli odwrócicie sobie energię, ponieważ będzie bardziej pasowało to do waszej sytuacji osobistej, prywatnej, nie szkodzi. To są tylko te energie kart. Możecie sobie dopasować do własnych sytuacji. Dobrze, więc zaczynamy, kochani. Zaczynamy od was oczywiście, od osoby pytającej, żeby zobaczyć właśnie, na czym wam szczególnie zależy i co wy myślicie o tej sytuacji związku, w której się teraz znajdujecie. Więc co myślicie? Wchodzimy w wasz poziom głowy. W głowie macie na pewno sprawy miłosne. Myślicie o miłości, o romantycznych uczuciach, o tym, by się to wszystko wyjaśniło, o tym, by to wszystko się dobrze potoczyło i rozwinęło, by te emocje te emocje miłosne, miłość jako temat nie spędza wam, znaczy jakby jest w waszej głowie cały czas. Te myśli właśnie o miłości, o tych sprawach romantycznych są cały czas w waszej głowie. Spędzają wam tak jakby sen z powiek. Intensywnie myślicie właśnie tutaj o miłości, którą bardzo pragniecie. Myślicie również o tym, by jakaś nastąpiła szybka akcja, jakiś rozwój szybki sytuacji właśnie spraw miłosnych. Jeśli nie macie właśnie tej regularnego kontaktu, czy spotkań, czy rozmów, właśnie bardzo pragniecie, by te sprawy związkowe, uczuciowe, miłosne, partnerskie się szybko jakoś w dobrym kierunku potoczyły, rozwiązały.
by była jakaś akcja, jakiś ruch szybki partnera w Waszą stronę lub by się coś zadziało, by to wszystko rozwinęło się pomyślnie ku Waszej właśnie myśli. Co macie w sercu, kochane osoby pytające? W sercu macie miłość prawdziwą i gorącą, najszczerszą i najpiękniejszą. Pragniecie, by wszystko się wyklarowało, by wszystko było między Wami jasne, by uczucia były najgorętsze, by również seks był wspaniały, prawda, namiętny. Pragniecie miłości tej przepięknej, szczerej i również takiej oficjalnej, prawda, ponieważ mamy dzień i słońce, więc chcecie też dużo z partnerem właśnie tutaj w dzień robić. Też latem, tak, chodzi tu też o kartę lata, czyli latem, kiedy jest słońce, więc teraz jest to wróżba na lipiec, tak? Chcecie też właśnie rozwoju tej miłości, spotkań, emocji, uczuć. Pragniecie wszystkiego, co po prostu no, najgorętsze, najwspanialsze. Uczucia macie ogromne i chcecie zwyciężyć. Jeśli są jakieś niejasne sprawy, problemy, chcecie to wyjaśnić, chcecie to wszystko zażegnać, by ten związek po prostu był dalej realizowany, by po prostu osiągnąć szczęście, satysfakcję osobistą i satysfakcję w związku, czy satysfakcję jako kobieta. W rodzinie, czy w jakiejś właśnie relacji romantycznej. Pragniecie sukcesu, sukcesu właśnie w tym partnerstwie. Ponieważ Wasze uczucia są szczere, wielkie, no wręcz potężne, wspaniałe, gorące i pragniecie być tą jedyną dla Waszego partnera. I uważacie, że ta miłość, te uczucia, które macie w sercu, powinny właśnie zwyciężyć nad wszelkimi innymi różnymi sprawami, które oczywiście mamy w życiu, czy praca, czy finanse, czy dzieci, prawda? Myślicie tutaj właśnie, żebyście Wy z Waszymi emocjami, uczuciami tutaj były w centrum zainteresowania, by te uczucia i emocje właśnie zwyciężyły. Co zamierzacie, kochane, kochani? Czyli osoby, myślę, kochane osoby pytające. Chcielibyście pójść z Waszym partnerem w jednym konkretnym kierunku, by los, przeznaczenie wyznaczył Wam konkretną drogę rozwoju tego partnerstwa, tej relacji w stronę jakąś taką właśnie konkretną, czy w stronę właśnie zawarcia oficjalnie związku, zaręczyn, ślubu. Chcecie również, kochani, właśnie wyjaśnienia wszelkich spraw, by konkretnie podążać w jednym kierunku wspólnie i umacniać tą relację. Pragniecie również zacząć coś od nowa, czyli pozostawić wszystkie stare problemy, które Was tutaj jakoś, nie wiem, bardzo masywnie obciążyły. Odejście od starych jakichś kłótni, kryzysów, balastów, zostawienie tych negatywnych uczuć, negatywnych jakichś emocji, czy no, jakichś sytuacji, które Wam tutaj w tym związku nie sprzyjały, które Wam nie służyły, które doprowadzały właśnie do kryzysów tutaj w związku i zaczęcie czegoś zupełnie od nowa, czyli pójście w stronę światła, słońce. Słońce na horyzoncie mówi o wyjaśnieniu wszystkich spraw, wyklarowaniu się różnych problemów, o oczywiście rozwoju pozytywnym spraw. Chcecie zacząć wszystko od nowa, chcecie spróbować jeszcze raz. Uczucia w Was są. Osiem kielichów mówi oczywiście o uczuciach. Z tym, że te uczucia być może były w związku jakieś już negatywne, jakieś właśnie obwinianie siebie, jakieś kłótnie, kryzysy, odejścia. Teraz chcecie jakby jeszcze raz spróbować z pozytywnym nastawieniem, z pozytywną właśnie energią. Zamierzacie jeszcze raz spróbować właśnie, by odbudować ten związek i zrealizować się właśnie w tej relacji. Takie są tutaj Wasze pragnienia, marzenia, myśli. Teraz przejdźmy, kochani, do myśli, uczuć i zamierzeń Waszego partnera, którego pytacie, Waszej osoby, którą obdarzacie jakimś
pięknym uczuciem. Co partner myśli, czyli co ma na poziomie głowy? Partner wasz myśli tutaj też o stabilności, o rodzinie, być może o domu z wami, o stworzeniu ciepłego, pięknego, wspaniałego, bezpiecznego gniazdka rodzinnego. Być może nawet o stworzeniu rodziny, o kupnie domu, o pięknym ogrodzie, o dzieciach, o długim, solidnym, stabilnym związku opartym na bardzo długotrwałych, masywnych fundamentach. Na pewno myśli tutaj właśnie w sposób poważny o was. Jeśli myślicie, mieliście plany o założeniu rodziny i kupnie domu, to na pewno tutaj partner również o tym intensywnie myśli. 9 kielichów. 9 kielichów mówi o satysfakcji emocjonalnej partnera, czyli jest zadowolony z relacji z wami, z poznania właśnie takiej osoby jak wy, jest zadowolony z waszej emocjonalności, z waszej osobowości, jest zafascynowany tym. Jednak jeszcze coś mu brakuje, jeszcze coś poszukuje, tak jakby tą ostatnią cegiełkę, ponieważ jest to 9 kielichów, nie 10, więc jeszcze coś mu brakuje. Ten jeden kielich brakuje mu do absolutnego szczęścia, do absolutnego spełnienia marzeń miłosnych. Także pomyślcie, ponieważ też wasz partner właśnie o tym myśli i ma to właśnie intensywnie w głowie, że coś mu jednak brakuje, że nie jest jeszcze tak totalnie, prawda, do końca maksymalnie spełniony. 9 kielichów to już jest bardzo dużo, to emocje są naprawdę bardzo silne i mocne i piękne. Niemniej jednak tego jednego kielicha, tego jednego właśnie jedynego brakuje jeszcze do pełni szczęścia, do rozkwitu tego mega zupełnego szczęścia, zupełnej pięknej miłości, prawda? Więc pomyślcie, co może brakować partnerowi właśnie z waszej strony, co jeszcze być może wstrzymujecie, co on jeszcze właśnie, za czym on jeszcze tęskni, by osiągnąć ten szczyt, to apogeum, prawda, swojego szczęścia z wami. Co wasz partner czuje, jakie ma emocje, czyli wchodzimy teraz tutaj w czakrę serca. Myśli, znaczy czuję, że jest potrzeba wyjaśnić czegoś, właśnie porozmawiania otwarcie o emocjach, o uczuciach, jakie on darzy was. Czyli emocje, które ma, jest tutaj jakieś takie napięcie, jakaś taka nerwowość, niepokój, być może frustracja. Chciałby o tych emocjach, uczuciach, jakimi was darzy, z wami otwarcie porozmawiać. Być może coś ukrywał, wstrzymywał, nie wyznawał, nie wiem, maskował. Teraz chciałby wam o tym wszystkim powiedzieć, co do was czuje. Czuje właśnie jakieś takie napięcie emocjonalne, że brak mu rozmowy i chciałby z wami to wszystko wyjaśnić. Niemniej jednak jest taki oziębły uczuciowo. Jest tutaj w energii króla mieczy, czyli jakby powstrzymywał właśnie swoje emocje, uczucia, jakby pokazywał się wam taki oziębły, wręcz ostry, wręcz jakiś taki bardzo intelektualny, który wszystko właśnie tutaj rozpatruje na poziomie mentalnym, intelektualnym w głowie, na poziomie głowy, prawda, czyli swoim intelektem. Niemniej jednak chciałby porozmawiać z wami bardzo o swoich uczuciach, emocjach, które do was ma, które na pewno ukrywa, ponieważ ta osobowość, ta energia tego króla mieczy nie pozwala mu jakby się emocjonalnie, uczuciowo otworzyć. Być może nawet jakby emanuje taką oziębłością, prawda? Takim racjonalizmem, takim jakby wyolbrzymionym przemyśliwaniem wszystkiego. Natomiast uczucia i emocje ma i musicie o tym właśnie porozmawiać, by to wyjaśnić, by on otworzył się i potrafił o tych emocjach i uczuciach z wami właśnie normalnie porozmawiać. Co zamierza wasz partner, czyli wybranek waszego serca? Zamierza być z wami szczęśliwy. Zamierza rozwinąć tą relację z wami w kierunku spełnienia najgłębszych, najwspanialszych marzeń. Czyli myśli właśnie o jakimś głębszym powiązaniu z wami, o rozwoju tego związku
na jakiś głębszy etap, prawda? Chcę jakoś tej głębi osiągnąć z Wami, czy właśnie emocjonalną, uczuciową, miłosną, czy seksualną. Pragnie tutaj wejść w jakiś taki inny wymiar tego związku, czyli nie powierzchowny, wręcz przeciwnie, właśnie głębszy, głębsze uczucia, głębsze emocje, spełnienie najskrytszych, najwspanialszych, najgłębszych, najcudowniejszych marzeń, tak? Także piękne, pozytywne uczucia. Wierzę również, że tutaj słońce Wam przyświeca, że wszystko rozwinie się pozytywnie. Czeka również na coś, na zbudowanie związku trwałego, stabilnego. Tutaj potwierdza ta karta właśnie jego myśli o domu, rodzinie, być może dzieciach, pięknym właśnie tu gniazdku rodzinnym. Tak samo tutaj zasiewa właśnie nasiona, pracuje nad tym związkiem, walczy o ten związek i czeka na rezultaty, na plony, prawda? Czeka na coś wspaniałego, co wyrośnie z Waszej właśnie miłości, co się rozrośnie, co będzie właśnie tutaj jakby owocem, co wyda owoce Waszej ciężkiej pracy. Jest to karta powolnego rozwoju, powolnych jakichś transformacji w związku, powolnych jakichś dobrych tutaj kroków w rozwoju Waszego związku. Niemniej jednak jest to karta stabilności, karta racjonalności tego związku, karta dobrego, solidnego rozwoju związku, który da Wam obu bezpieczeństwo i właśnie solidny jakiś tutaj plan, prawda? Czyli właśnie w tym kierunku zamierza, są zamiary Twojego wybranka. Także no wspaniałe, wspaniałe, cudowne, pozytywne karty lustra. Nie widzę tutaj w lustrze, czyli w odbiciu lustrzanym kart identycznych. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że jest tutaj karta, że są tutaj karty no takie pozytywne, bardzo stabilne, bardzo właśnie mówiące o obojgu partnerach, którzy myślą o rozwoju związku solidnego, długotrwałego, o dużych emocjach, o dużej stabilności, właśnie o jakichś takich fundamentach tutaj trwałych, tak? O rozpoczęciu czegoś jeszcze na nowo, o polepszeniu właśnie tej relacji, o miłości głębokiej i tutaj pięknej, gorącej, namiętnej, o właśnie szybkim jakimś takim rozwoju, szybkiej akcji, by realizować swoje miłosne tutaj plany. Także nie ma kart identycznych w odbiciu lustrzanym, niemniej jednak są karty bardzo pozytywne i piękne. Zobaczmy teraz, kochani, co Was łączy. Jakie pragnienia Was łączą? Łączą Was lęki. Lęki, strach przed popełnieniem jakiegoś błędu, przed być może stratami, jakieś, nie wiem, wewnętrzny taki lęk, dygotanie, niepewność, zatroskanie, czy to się uda, czy wszystko będzie dobrze. Lęk, który macie oboje, ponieważ ten lęk właśnie łączy tutaj Wasze osobowości. Być może wyczuwacie ten lęk, prawda? Być może lęk przed zdradą, lęk właśnie, czy będzie to długi, stabilny związek, lęk przed otwarciem się na emocje, na uczucia, na miłość, na zbudowanie czegoś konkretnego, lęk na otwarcie się nowych jakichś tutaj, nie wiem, lat być może, czy otwarciu się nowych jakichś perspektyw, możliwości, jakieś tutaj myśli, bardzo dużo myśli, kłębowisko myśli o tym, to Was właśnie łączy. Jaka jest tutaj porada tarota? Der Wagen. Der Wagen, czyli akcja, czyli zostawmy te wszystkie lęki, zostawmy te wszystkie tutaj niespokojne jakieś, nie wiem, niespokojny strach i myśli niepokojące. Przejdźmy do akcji, przejdźmy po prostu do działania. Spróbujmy właśnie szybko, konkretnie, konstruktywnie ze sobą coś zbudować. Rydwan mówi o punkcie zwrotnym, ważnym momencie w Waszym życiu. Czyli teraz właśnie nastał jakiś moment, ważny moment, moment jakiś przełomowy,
który zmieni stosunek wasz właśnie do siebie, zmieni wasze nastawienie, zmieni akcję, obrót akcji, będzie szybki rozwój jakichś spraw. Czyli właśnie teraz jest odpowiedni czas na zmiany, na odwagę. Tak, Rydwan jest kartą odważną, która pędzi w kierunku swoich celów, która po prostu jest aktywna, która dąży, prawda, do rozwiązania, czy do realizowania swoich planów. Także tak należy teraz postępować. Odważnie, pewnie siebie, szybko, zdecydowanie. Jest teraz właśnie odpowiedni na to czas. Zobaczmy orakel energetyczny, jakie energie są ważne właśnie dla tych przemian w waszym związku. Proszę o wskazówkę dla tego związku. Proszę o wskazówkę dla tego związku. Proszę o wskazówkę dla tego związku. Blühende Fühle. Okej, kochani, blühende Fühle. Nie bójcie się, nie lękajcie, nie miejcie żadnych jakichś strachów, które spowalniają rozwój sytuacji. Blühende Fühle mówi o pięknym rozroście, rozrastaniu się uczuć, kwitnięciu właśnie pięknej miłości, tak jak kwitnie tutaj w tym ogrodzie roślinność, przyroda, motylki, piękne kolory, harmonia, lato, właśnie lato, karta lata, mówiłam już, lato. Właśnie teraz jest najpiękniejszy czas, czas lata, lipiec, sierpień, na rozwinięcie waszych spraw, na rozwój tego związku, byście przeżyli blühende Fühle, czyli piękną, rozrastającą się pełnię, tak? Pełnię właśnie tej miłości, pełnię tych uczuć, pełnię właśnie rozrastających się pięknych, romantycznych chwil. Właśnie tak jak ten piękny ogród, harmonijnie z naturą, z fauną i florą, rozrośnie się właśnie w ten sposób wasze uczucie, wasza miłość, jeśli będziecie aktywnie o to walczyć. Orakel miłosny. Proszę o radę i wskazówkę dla tej pary, dla tego związku. Proszę o radę i wskazówkę dla tej pary, dla tego związku. Proszę o radę i wskazówkę dla tej pary, dla tego związku. Chemistry. Ok, czyli chemia. Duża chemia u was, kochani. Przyciąganie, magnetyzm. There is a strong magnetic attraction here. Ok, czyli duża atrakcyjność, która magnetyzuje was. Duża, silna. Silne magnetyzowanie, atrakcyjność, która właśnie działa tutaj między wami, kochani. Czyli taka przyciąganie nie tylko dusz, ale również no, seksualne, prawda? Jesteście dla siebie atrakcyjni. Jesteście właśnie osobami, które czują się bardzo, no magnetyzują się wręcz. I właśnie macie też chemię, która przyciąga, która bardzo ze sobą pasujecie po prostu, tak? Dobrze, zobaczmy jeszcze, kochani, kartę anielską, co powiedzą anioły dla waszego związku. Proszę anioły o wskazówkę dla tej relacji. 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 Proszę wszystkie anioły o wskazówkę dla tej relacji. Bądź sobą. Wspaniała karta. Bądź po prostu sobą. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Nie zakładaj masek, nie graj fałszywie. Bądź sobą. Sytuacja, w jakiej się znajdujesz, wymaga, byś był naprawdę sobą, gdyż autentyczność jest podstawą twojej mocy. Czyli bądź autentyczna, bądź naturalna. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Nie graj czegoś, tylko bądź po prostu taką, jaką jesteś. Też po prostu to jest potrzeba, by partner kochał cię taką, jaką rzeczywiście jesteś.
właśnie taką normalną, autentyczną, prawdziwą, naturalną, tak? Więc nie udawaj kogoś innego. Bądź sobą. I to zaprowadzi cię do sukcesu. Przepiękna karta. Jednorożca. Popatrzcie na te kolory. Bądź sobą. Zobaczmy jeszcze orakel miłosny. Co chce powiedzieć ci partner na koniec tej wróżby? Co chce powiedzieć ci partner? Co chce przekazać ci partner na koniec tej wróżby? Co chce przekazać ci partner? Co chce przekazać ci dzisiaj partner właśnie na koniec tego lustra? Co chce ci przekazać twój partner, którego kochasz? Co chce ci przekazać partner, którego kochasz? Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird Tag zu Tag intensiver. Czyli przemiana. Twoja relacja, twoje uczucia do jednej konkretnej osoby, właśnie o którą tu pytasz, będzie z dnia na dzień intensywniejsza. Silniejsza, mocniejsza. Czyli przemiana. Jeśli ten plan się uda, który dzisiaj tutaj zobaczyliśmy w lustrze, to przyjdzie przemiana. Wszystko przemieni się na lepsze, kochani. Oczywiście tego wszystkim moim kochanym subskrybentom i widzom z całego serca życzę. Życzę Wam właśnie takiej przemiany pozytywnej, wspaniałej, teraz w lato, by właśnie taka piękna miłość gorąca Was spotkała. Zapamiętajmy właśnie te dwie cudowne karty. Do usłyszenia, kochani Państwo. Proszę o komentarze, o lajki, subskrypcje nowe. Zapraszam na następny film. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia już wkrótce.